Rozłóż wielomian W na czynniki przez grupowanie wyrazów. Wielomian W od x ma postać 8x do potęgi trzeciej plus 16x do kwadratu minus x i minus 2. Aby rozłożyć ten wielomian przez grupowanie, z dwóch pierwszych wyrażeń wyciągniemy wspólny czynnik przed nawias i z dwóch kolejnych również wyciągniemy wspólny czynnik przed nawias. W dwóch pierwszych wyrażeniach mamy 8 i 16, czyli wspólnym czynnikiem będzie 8. I teraz tu jest x do potęgi trzeciej, tu jest x do potęgi drugiej, czyli maksymalnie z tych dwóch wyrażeń możemy wyciągnąć x do drugiej. I teraz w nawiasie na pierwszym miejscu umieszczamy taką liczbę, która pomnożona przez 8x do drugiej z powrotem da 8x do 3, czyli oczywiście będzie tutaj x bo x do drugiej razy x do pierwszej daje nam x do potęgi trzeciej. Teraz tu w nawiasie umieszczamy taką liczbę, która pomnożona przez 8 da nam 16. Oczywiście jest to 2. Był tu znak plus, więc również dajemy plus. I yy, sprawdzamy, czy 2 razy 8x do drugiej z powrotem da nam 16x do drugiej. Widzimy, że tak, więc zamykamy nawias. W drugim nawiasie, yy, z, z, przed drugim nawiasem Wyciągamy wspólny czynnik w taki sposób, aby w tym nawiasie znalazło się dokładnie to samo, co w tym pierwszym nawiasie. Czyli widzimy, że tutaj musimy minus wyciągnąć przed nawias. I teraz, jaka liczba razy minus da nam minus x? Oczywiście x. I jaka liczba razy minus da nam minus 2? Oczywiście plus 2. Sprawdzamy. x razy minus daje minus x. 2 razy minus daje nam minus 2. Jeżeli nie udałoby nam się tak powyciągać wspólnych czynników przed te nawiasy, aby w tych nawiasach dokładnie były te same wyrażenia, to znaczy, że nie możemy zastosować metody grupowania do rozkładu na czynniki. Teraz ten nawias jest wspólnym nawiasem dla obu tych wyrażeń i go będziemy traktować jako wspólny czynnik i będziemy go wyciągać przed kolejny nawias. Czyli W od X wynosi. Wspólny nawias przepisujemy. A teraz w drugim nawiasie umieszczamy to, co znajdowało się przy naszych nawiasach. Przy pierwszym nawiasie znajdowało się wyrażenie 8x do kwadratu, więc je umieszczamy tutaj. Natomiast przy drugim nawiasie znajdował się minus. No, sam minus nie jest liczbą, więc możemy to wpisać jako minus 1. Teraz w drugim nawiasie pojawił się wielomian drugiego stopnia. Musimy się zastanowić, czy można ten wielomian jeszcze rozłożyć na czynniki. Tutaj widzimy wzór skróconego mnożenia, więc możemy go zastosować. To, co mamy teraz, to jest postać a do potęgi drugiej minus b do potęgi drugiej. Rozbijemy to na dwa nawiasy, czyli jako a minus b i a plus b. Czyli wielomian w od x wygląda następująco. Pierwszy nawias przepiszemy. Natomiast zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej da nam 8 i jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej da nam x kwadrat. Oczywiście z ósemki to będzie pierwiastek z 8, no a tu yy, będziemy mieli x. Teraz jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej da nam jedynkę? Oczywiście 1. Czyli w pierwszym nawiasie mamy minus, a w drugim nawiasie będzie dokładnie to samo, tylko ze znakiem plus. Możemy jeszcze wyciągnąć czynnik przed znak pierwiastka, czyli wielomian W od X. Wygląda następująco: x plus 2. 8 możemy rozpisać jako 4 razy 2. Wyciągamy pierwiastek z czwórki, czyli będziemy mieli dwa pierwiastki z 2X minus 1, a w drugim nawiasie będzie dwa pierwiastki z 2X plus 1.